Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Ale zanim to nastąpi, chcę Wam powiedzieć taką historyjkę. Mianowicie, z pół roku temu przychodzi gościu do sklepu i pyta się, czy mam płyty winylowe Elvisa Presleya. No to mu pokazuję, tutaj w skrzynce tam jest ze 40-50 płyt Elvisa Presleya. Gościu zaczyna grzebać, przekładać te płyty, wreszcie po jakimś czasie mówi, że nie ma tej płyty, którą szuka. O, a jakiej płyty pan chce? Jaką płytę pan poszukuje? No i gostek mi za telefon tą płytę. Patrzę, Elvis Presley Forever. No nie, nie mam. No wie pan co, bo jakby miał pan tą płytę, to normalnie dałbym panu 2000 zł za tą płytę. Po prostu tak ją potrzebuję, poszukuję. Bardzo dobra płyta, 2000 zł panu dam. No pomyślałem sobie, 2000 zł, no to za Beatlesów stereofoniczne pierwsze tłoczenie, no to może tyle kosztować. No King Crimson, pierwsze tłoczenie, gdzie nakład był 100 tysięcy egzemplarzy na różowym labelu. No to za niezłą jakości płytę, za taki excellent minus można dać 2000, ale za Presleya, za składak trochę się zdziwiłem. No dobrze, zapomniałem o historii, z 4 miesiące później przychodzi gościu do sklepu. Dzień dobry. No dzień dobry. Czy ma pan jakieś płyty Elvisa Presleya? No tak, tutaj są. No i gościu podchodzi, ble ble ble. Zaczyna przekopywać te płytki. Po chwili, no nie, nie znalazłem tej płyty, co poszukuję. Na jakiej płyty pan poszukuje? A gostek, telefon. Tej płyty szukam. Elvis Presley Forever, niemieckie wydanie, 74 rok, co nie? Jakby pan miał tą płytę, dałbym panu 2000 zł. Ja mówię, o, już to słyszałem kiedyś. No i dobrze. Zapomniałem o historii. Ostatni piątek, przychodzi gościu. Dzień dobry, dzień dobry. Mam parę bardzo dobrych płyt do sprzedania. Ja mówię, no bardzo dobre dla pana może są, ale niekoniecznie muszą być dla mnie bardzo dobre. No i gościu kładzie reklamówkę i wyciąga dwie płyty z reklamówki. Shaky Stevens przez Bułgarię czy Rosję wydaną, w każdym razie cyrylicą wszystko napisane, i Elvis Presley Forever, 74 rok. O, coś się kroi. No i tego, Shaky Stevensa odrzuciłem, mówię, że nie jestem zainteresowany. A tym Elvisem Presleyem obejrzałem go, pierwsza płyta taka Near Mint, druga Near Mint. Proszę pana, płyty w idealnym stanie, na profesjonalnym sprzęcie nagrywane, zostało to wszystko tak dalej. Także płyty są normalnie nowe. No okładeczka była taka VG+, powiedzmy, Gayfor VG+. No nie byłem zainteresowany płytą, no ale myślę, że chyba to jest ten sam facet, który był pół roku temu, który był dwa miesiące temu, no i sobie usiadłem za biurkiem i się pytam pana, a ile pan chce za tą płytę? A ile pan mi da? Ja mówię, wie pan, to jest pańska płyta, nie moja, co nie? Także proszę mi powiedzieć, ile pan oczekuje. No i gości mówi, 500 zł. Ja mówię, aha, to ciebie mamy. Facet próbował mnie urobić przez pół roku, że poszukuje płyty i 2000 chce dać za płytę i tak dalej, a tak naprawdę on nie chciał płyty, on chciał po prostu za 500 zł płytę sprzedać. No i słyszę 500 zł, ja mówię, wie pan co, ja mówię, wie pan co, ja mogę panu dać 10 zł za tą płytę. Jak 10 zł? No 10 zł. No co pan, wie pan ile taka płyta kosztuje? Tak, te płyty chodzą po 2000. Aha, no to już jestem pewny, że to ten sam gościu, który był 2 miesiące temu, który był 6 miesięcy temu. No ja mówię, że niestety nie, no ta płyta nie jest dla mnie warta niż 10 zł. A zresztą zobaczymy, aha, jak facet powiedział, że 2000 kosztuje, to ja mówię, zobaczymy. No i mówię, myślę, że za 10 zł kupię w internecie. No i wklepałem. I w sumie najtańsza była za chyba 3,50, 89 eurocentów, czyli poniżej 1 euro. Nie wiem, czy tam okładki brakowało, czy płyty jednej z tych dwóch i tak dalej, no ale dosyć tania. Najdroższa, jaka poszła, była 24 euro z groszami. No i pokazuję to facetowi. No i facet zwinął się i poszedł, nie powiem wam, gdzie poszedł. No, na drugi dzień dostałem 3 gwiazdki. Podejrzewam, że to jest ten gościu właśnie, od którego nie kupiłem Elvisa Presleya, który wart był 2000 zł. Dobrze, słuchajcie, okej, okay, zaczynamy z winylami. Crusaders, Standing Tall, Crusaders to taki jazzowy zespół, któremu czasami towarzyszy jakiś wokalista, wokalistka. Chyba najgłośniejszy kawałeczek to jest Street Life, albo Street Lights, nigdy nie wiem.
Nigdy się nie dowiem chyba, nawet jak będę wiedział, to znowuż nie będę wiedział, mimo że będę wiedział, to jak z tymi twarzami, że nie ma pamięci. A tam Randy Crawford użyczyła głosu. Tutaj znowuż na Crusader Standing Tall głosu użyczył w dwóch kawałkach. These old words too funky for me i I'm so glad I'm standing here today. Tak się cieszę, że stoję tutaj dzisiaj. Kto? Joe Cocker. Się cieszę, że stoi tutaj w tym towarzystwie? Nie widać jego, no ale już z tyłu, proszę bardzo, Joe Cocker. W towarzystwie grupy Crusaders. Crusaders Images. To jest następny album. I jeszcze jeden album Crusaders i to jest wokal. Głosu użyczył Bill Withers w tym przypadku. Bill Withers z grupą Crusaders. Utwór Soul Shadows, pierwszy kawałeczek na pierwszej stronie, 8.14. Bill Withers na swoich płytach też ten kawałeczek umieszczał i na składaczku i na normalnej płytce, ale tam coś około 4 minut. Także tutaj dwa razy w sumie, dwa razy dłuższy kawałek. Ok, Aretha Franklin in Greatest Hits. Na to mamy m.in. Spanish Harlem, Chains of Fool, Don't Play That Song, I Saw a Little Prayer. Piękny kawałeczek, zawsze utrzymywał mnie na duchu. Jak usłyszałem tą piosenkę, od razu zostałem uskrzydlony niemalże. Climax i Never Underestimate the Power of Woman. Underestimate. O, to jest Climax. Teraz mamy Rufus Chaka and Master Jam. Amerykańskie wydanie, gatefold, okładeczka, cut out, także płyta była w przecenie. To nacięcie to właśnie świadczy o tym, że płyta się słabo chyba sprzedawała i została przeceniona. Ok, nie dotyczy to Stanleya Clarka. Stanley Clark Band, Find Out. I tu mamy Born in the USA. Słuchałem tą wersję tego kawałka, w życiu bym nie powiedział, że to Bruce Springsteen. Jego utwór, tak samo jak Eva Bem śpiewa Beatlesów. No i naprawdę trzeba być dobrym w Beatlesach, żeby wiedzieć, co ona śpiewa. A to nie jest łatwe, naprawdę nie jest łatwe. A teraz zespół, który się nazywa Tak jak pogoda za oknem. Czyli od 2 tygodni mamy falę upałów i zespół się nazywa Fala Upałów, czyli po angielsku Heatwave. Heatwave. I album Świeczki, Candles, tak? Tak, Candles, a to między innymi Party Suit, All I Am, Going Crazy, Dreaming You. Takie mniej więcej kawałki się znajdują. The Tramps, Sleeping Out. Teraz mamy panią Hendrix, Nona Hendrix i jej album Nona. Zespół GALA Band i Just Another Lonely Night. Po prostu następna samotna noc. Teraz pora na Earth, Wind and Fire i Electric Universe. Electric Universe i Earth, Wind and Fire. Gatefold okładeczka podniszczona niestety. Teraz I Am, czyli jestem. Earth, Wind and Fire. I am Earth, Wind and Fire. Gatefold okładeczka, też podniszczona niestety. Earth, Wind and Fire i album Powerlight. Powerlight, tutaj mamy tytuł albumu. I ostatni Earth, Wind and Fire, gdzie znajduje się Let's Groove kawałeczek. Earth, Wind and Fire i Arise. Koniec Earth, Wind and Fire, ale mamy jeszcze tutaj człowieka, który jest członkiem tego zespołu, czyli Phil Bailey. Phil Bailey i Chinese Wall. Chinese Wall Phila Baileyego i na tej płytce na drugiej stronie pierwszy kawałeczek. Pierwszy kawałeczek Easy Lover, czyli Phil Bailey i Philip Bailey i Phil Collins. Philip Bailey, Phil Collins i Easy Lover. Teraz Brass Construction i Attitudes, nie wiem jak to czytać, Attitudes,
Okej, okay, Brass Construction i Conversation. Teraz mamy nie Rolls Royce'a, a Rolls Royce'a. Rolls Royce Golden Touch. Złoty dotyk. A teraz jeszcze raz Rolls Royce. To wszystko w sklepie Popmaster Record Shop. Wileńska 39, pierwsze piętro, box 99 i 100. Oraz na stronie www.popmaster.pl. To wszystko jest już osiągalne. Rolls Royce i Jump Street. Teraz 13. Dzisiaj, który jest? 7? Chyba 7. Commodores i 13. Ale to nie jest pechowa 13. 13 zazwyczaj jest szczęśliwa. Także grupa Commodores i 13. Zdaje się, że już bez pana, który się nazywa Lionel Richie. Commodores Natural High i z najpiękniejszym kawałeczkiem właśnie skomponowanym przez Lionel'ego Richiego, Three Times a Lady. Pierwsza strona, ostatni utwór na tej płytce. I już kończymy, a kończymy grupą Commodores. Commodores in Pocket. I ostatni album przede mną. Co prawda Izabela Trojanowska śpiewała swego czasu, że na bohaterów popyt minął, ale Commodores był innego zdania. Ich album Heroes, bohaterowie, Commodores i bohaterowie. I to na tyle. Mam nadzieję, że powrót do szkoły, do pracy i do czegoś tam jeszcze po prostu był bezstresowy. Weszliście jak gdyby nigdy nic. I tak trzymajcie. A zapraszam Was do następnego odcinka z filmem, z płytami winylowymi, które w Popmaster Record Shop będą albo już są niebawem. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Chyba w tym momencie to mówię, bo jest kurde upał, zaraz do ust jadę. Na razie, hej.